Cześć wszystkim, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy ten taki długi weekend sierpniowy, więc mam chwileczkę czasu. Albo dzisiaj, albo jutro będę montować film z wakacji, bo powiem szczerze, że po powrocie jakoś odebrało mi w ogóle siły. I jakaś taka byłam w ogóle niezorganizowana. Też chciałam, żeby był w miarę porządek w domu i wszystko zrobione, i zakupy i tak dalej. Więc trochę... A, jeszcze dlaczego też nie miałam czasu? Nie nagrywałam wtedy, no bo mówię, nie miałam czasu, a na działce było bardzo, bardzo dużo warzyw, tak? Przede wszystkim pomidorów, bo tu chodzi przede wszystkim o pomidory. I robiłam na dwa razy, po prostu mi wyszło chyba z 20 słoików przecieru, 6 słoiczków tego keczupu i jeszcze zrobiłam 3 słoiki takiego sosu do takiego z ziołami, tak? Tak więc miałam mnóstwo roboty, ponieważ teściowie wyjechali na 2 tygodnie nad morze, więc musieliśmy się tym wszystkim po prostu zająć. No ale będzie przynajmniej już na zimę, ja się przemęczyłam, ale będzie przynajmniej, bo kochamy w ogóle pomidory. Ja się zaraz zabieram za malowanie swojej twarzy, więc będziemy sobie wtedy po prostu więcej może trochę rozmawiać, co tam u mnie było. No, tak więc lecę. Dobra, tak więc ja się biorę za malowanie twarzy. My już ogólnie po śniadanku, mąż właśnie poszedł na spacer z Karolinką. Dobra, kawusia zrobiona, więc okej. Okay. Ja ogólnie o takiej godzinie, czyli mamy teraz 9:20, raczej nie piję kawy. Jedynie w domu, bo w pracy to piję o 12:00 średnio kawę, tak więc no tak to wygląda. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? No, wróciliśmy niedawno z wakacji, czyli już nie takie niedawno. Boże, ale mój mąż ufan, ale usypił. Czy wszyscy po prostu faceci, no dobra, może nie wszyscy, ale czy muszą tak, nie wiem, jak się golą, to biorą sobie lusterko i po prostu zostawiają wszystko na tym lusterku, bo ja nie wiem. Po prostu jakaś masakra. Dobra, tak więc wróciliśmy z tych wakacji powiem szczerze, no wróciliśmy i teściowie od razu wyjechali. Też mieli tam przeboje, bo mieli wyjechać jednego dnia, ale tam to się samochodem stało, więc mieli obsówkę chyba 2 dni. 1 dzień. 2 albo 1 dzień, no nieważne. Tak więc mogli jeszcze z Karolinką chwileczkę czasu spędzić. 1 dzień. 1,5 dnia. Bo tak to teściowa właśnie mówiła, że bardzo by tęskniła za nią. Tak więc to, ale no pojechali, no i nam działkę zostawili. Dobra, oczywiście mąż musiał zadzwonić, no ale dobra, bo zapomniał chrupek dla Karolinki, a Karolinka sobie przypomniała, że chce jednak chrupki. Tak więc teraz wróci, muszę mu zrzucić z balkonu. No, tak więc mieliśmy bardzo, bardzo dużo pomidorów, ogrom dosłownie. No, pierwszym rzutem mieliśmy mniej trochę tych pomidorów. Bo udało się na 2 takie większe garnki, no, a za drugim razem było ich więcej, więc wtedy zrobiłam tak, że wziąłam brytwankę, wzięłam sobie garnek, no i tam zrobiłam w tej brytwance i w garnku zrobiłam, co zrobiłam? Zrobiłam przecier. A w Lidlomiksie robiłam resztę rzeczy, czyli w brytwance robiłam przeciery, a w Lidlomiksie zrobiłam zupę pomidorową na następny dzień na obiad. Zrobiłam właśnie keczupy i zrobiłam ten sos z ziołami. Oczywiście jak wróciłam do domu o 16:30, zjadłam sobie obiad i od tamtej pory do 23:00 robiłam przeciery. No co prawda tam miałam chwilę przerwy, no bo jak wiadomo, jak mi tam się wygotowywały, bo ja nie lubię takich przecierów, takich wodnistych, tylko lubię, jak one troszeczkę są zredukowane. Dlatego, że ja często przeciery dodaję do spaghetti, no i no takie wody, no to zaś później bym musiała czekać, aż to się zredukuje, więc ja wolę od razu po prostu, jak robię te przeciery, sobie zredukować. No i tak właśnie sobie porobiłam, więc mam no, spory zapas. Jeszcze tak naprawdę czekamy na jedną partię ogórków i mąż dorobi, bo mąż się zajmuje ogórkami, i mąż dorobi ogórki kiszone, bo to nam często właśnie schodzi. Ja mam czasami taki tydzień, że 2-3 słoiki zjem w ciągu tygodnia, tak więc to. Teraz tak, jeżeli chodzi o moją sytuację zdrowotną w ogóle, to robiłam krzywą insulinową. Sorry, ale chyba muszę
wyłączyć telefon. Tak więc robiłam krzywą insulinową. I teraz tak, poszłam do lekarza, znaczy poszłam, zadzwoniłam na teleporadę i poprosiłam go o zestaw rutynowych badań, no bo mówię, co ja będę płacić za wszystko. To, co mi da, to mi da. A resztę po prostu dopłacę, tak? I dał mi tam na właśnie cholesterol, który nie wyszedł jakoś super ekstra. No taki lekko mam podwyższony. Co prawda, no to dietą można zbić, no ale jednak jest trochę tych trójglicerydów i słyszę córkę. Dobra, poszli, tak więc no, teraz będę miała chwilę spokoju. No i właśnie go poprosiłam o te badania. No i dobra, no i dał mi tam na cholesterol, dał mi na właśnie, no wiadomo, na te podstawowe badania krwi, moczu, tak, to mi też na wątrobowe dał. No i cukier tylko na czczo. No i ja mu mówię, że bo ja w ogóle robiłam jakoś rok po porodzie, jak skończyłam Karolinkę jakoś karmić, no to jakoś tak właśnie robiłam sobie krzywą cukrową i wtedy mi po jednej godzinie wyszło podwyższone, a tak ogólnie no to wszystko było super. No dobra, no to tak jak było, no to w sumie wszystko ok, no to nic nie robiłam. I mówię mu, że miałam cukrzycę ciążową, że nie miałam tych super jakoś tych wyników. A on do mnie mówi, że cukrzyca ciążowa to jest zupełnie co innego, że zazwyczaj po porodzie, właśnie zazwyczaj po porodzie znika ten. Ale ja mówię, że ja bym chciała teraz zrobić krzywą cukrową i krzywą insulinową, a on do mnie mówi, że te badanie się robi, gdy się ma cukier na czczo 100. Ja sobie myślę, no dobra. Jeśli tak mówi, no to powiedziałam mu, że najwyżej no to sobie dokupię, no i tyle, no bo oni nam dają te skierowanie na badania do diagnostyki. No to mówię, pójdę do tej diagnostyki, no i sobie już jak chciałam rutynowo, wzięłam już ten urlop, no to po prostu wezmę i sobie dopłacę. No i te badania tam kosztowały krzywa insulinowa i krzywa cukrowa razem z pobieraniem, no bo to trzeba też zapłacić za samo pobranie, to kosztowało 178 zł, tak więc no zapłaciłam tyle, ale dzięki temu wiem, że mam krzywą insulinową. Boże, krzywą insulinową, co ja tam w ogóle? Insulinooporność mam na 99%, bo tutaj się rozmawiałam z moją położną i jeszcze z jedną taką dziewczyną. No i właśnie wyszło, że mam insulinooporność i że mam te trójglicerydy za wysoko i muszę zacząć przejść na dietę o niskim IG. I teraz tak. No, przestałam, znaczy nie, że przestałam, jem dalej chleb, ale staram się te proporcje zachować, czyli na przykład tyle chlebka, ale po prostu reszty jest tyle, tak, bo jakoś tak też nie chcę drastycznie przechodzić na tę dietę, bo wiem, że to u mnie za dobrze nie wyjdzie i wolę tam czasami zjeść ten chleb, niż później się rzucić na ten chleb, bo wiadomo jak to jest. Więc to jest taka, takie moje jakby, no nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no, czy tam czasami, no jak wiadomo, jak pójdę do rodziców i będzie jakieś tam ciasto, no to też, no wiadomo, czy tam do znajomych, no to zjem to ciasto i nie będę wydziwiać, tak? No ja sobie balustro trochę przełożę, bo mi tutaj jest za ciemno. O, no i może teraz nawet lepiej trochę będzie, więc zrobiłam to. I teraz tak, ja tu nie będę mówiła konkretnie, jakie mam wyniki, bo nie chcę, żeby ktokolwiek się sugerował moimi wynikami, bo zaraz tu jeszcze może mi ktoś coś powie, że to jednak nie to, a jednak to. Jestem umówiona na 14 września do diabetolog, do tej, u której byłam w momencie, kiedy miałam cukrzycę ciążową. Tak więc, no i też musiałam wziąć wolne. Bo oni ogólnie przyjmują w późniejszych godzinach, natomiast jeżeli to jest pierwsza wizyta związana właśnie tam powiedzmy z jakimiś cukrzycowymi sprawami, no to jest więcej czasu potrzebne. No i dobra, powiedzmy okej. Okay. I jeszcze co do tej, co do tego cukru na czczo. Ten lekarz powiedział, że cukier na czczo jak się ma 100, no to wtedy dopiero się robi krzywą insulinową. Natomiast ja tutaj rozmawiałam z moją położną, no i ona mówi, że jak już jest 100 cukier, no to już jesteś bardzo bliska cukrzycy. Na czczo chodzi, tak? Cukier 100, no to już jesteś bardzo bliska cukrzycy. Insulinooporność można spokojnie wyleczyć. Cukrzycy już się nie wyleczy niestety, tak więc no dobrze, że zrobiłam te badania, bo jakbym tak słuchała swojego lekarza, no to on dalej w ogóle twierdzi, że u mnie jest wszystko w porządku, dlatego że ja jak robiłam krzywą cukrową,
No to ja tam zrobiłam badanie po 1 godzinie i po 2 godzinach. On patrzy na te wyniki i mówi do mnie: no teraz już się odchodzi od tego badania po godzinie, dopiero po dwóch, a po dwóch ma pani dobry cukier, więc ja tutaj widzę, że z panią jest wszystko w porządku. Ja nie widzę tutaj podstaw do niepokoju. I popatrzył na moją insulinę i mówi tak. I to mnie najbardziej śmieszyło, bo zamiast mnie od razu skierować do osoby, która się na tym zna, to on do mnie mówi tak. No tutaj nie podali zakresów z insuliny, to ja w sumie nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie. No ale z drugiej strony mówi, że jestem zdrowa, tak? Więc no coś tu nie bardzo, ale go, może nie, że wybłagałam, ale powiedziałam, że chcę iść do diabetologa i koniec, nie? No i mi dał to skierowanie do diabetologa, no i się, dobrze się okazało, że akurat we wrześniu, więc nie są jakieś nie wiadomo jakie długie terminy. No ale co chciałam powiedzieć, że po prostu badajcie się, bo no lekarze różnie to czasami podchodzą do człowieka, tak? I ja tutaj mogłam go posłuchać i dalej jeść to, jak jadłam, chociaż nie uważam, że ja jakoś bardzo źle jem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to powinnam troszeczkę dłuższe przerwy robić między posiłkami. Bo żeby ta insulina miała okazję spaść i cukier. No, tak więc dłuższe troszeczkę przerwy. Ale co? To się da wyleczyć, tak? A jak ja bym posłuchała tego lekarza, bym dalej sobie jadła jak jem. Nie wiem, no, muszę też wprowadzić aktywność fizyczną. Kiedyś sprawdziłam w ogóle swoje badania z 2019 roku i wtedy wszystko, nie robiłam oczywiście krzywej cukrowej, może wtedy coś by mi wyszło, ale miałam jeszcze trójglicerydy lekko podwyższone i wtedy pamiętam, pani mi powiedziała, żebym zaczęła jeść po prostu te zdrowe tłuszcze, więcej ryb, więcej orzechów, więcej jakiegoś tam powiedzmy awokado i tak dalej i to się powinno unormować, nie? No i zrezygnować wtedy też mówiła właśnie z białego pieczywa i ten. Ale ja wtedy też byłam dość aktywna, no bo ja pamiętam, że w tamtych czasach to ja biegałam z mężem, co jakiś czas chodziłam na zajęcia fitness, jeździliśmy dużo na rowerze. Teraz to wiadomo, no z córką, no to tak różnie to bywa z tym chodzeniem na rower. Ona lubi, tak? Ale no nie zawsze my mamy czas, no bo jak ja wracam 16:30 do domu, no to zanim my zjemy, to tak naprawdę na ten rower o 18:00 wychodzimy. Zresztą ostatnio byliśmy na rowerze, nie wiem, ze 2 dni temu. Akurat była ładna pogoda. No i byliśmy i fajnie było i w ogóle, no ale mówię, no to wiadomo, no tutaj jakieś przetwory, tu trzeba jakiś obiad zrobić, tu coś posprzątać, no i niestety, ale nie zawsze jest po prostu na to czas. No, dzisiaj w ogóle tak, jeszcze momencik, jeszcze odnośnie tych badań. No to ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo to w sumie większość osób może sobie na spokojnie zrobić bez picia tego świństwa, czyli tej całej glukozy. Cukier natrzo. Cukier natrzo powinien być do 99, a ja miałam 89. No i okej, no i fajnie, no i według tego lekarza jest wszystko super w normie i w ogóle. Natomiast właśnie te dwie osoby, z którymi rozmawiałam, powiedziały, że jak na mój wiek ja nie powinnam mieć cukru powyżej 80 za bardzo, tak? To znaczy powinnam tak ogarnąć, żeby no, ten cukier jednak był troszeczkę niżej. Może i coś w tym jest, bo ja kiedyś miałam niższe te cukry na czczo. I właśnie ta moja położna mówi do mnie, że jak zaniedbasz to, to po prostu za, nie wiem, 3 lata będziesz miała natrzo cukier 93 na przykład, tak? I coś w tym jest, bo właśnie zaczęłam te badania sprzed tam 3 lat. I ja wtedy cukier natrzo miałam 8, nie, 79 czy 76, coś takiego, nie? No ja już wtedy to zaniedbałam, no i teraz już mam 89, tak więc. No myślę, że lepiej po prostu zapobiegać niż później leczyć, bo no cukrzyca no to już jest do końca życia, prawda? A insulinooporność wcale nie musi być. Jestem na grupie teraz Insulinooporność, grupa wsparcia. I tam ogólnie prowadzą tę grupę osoby, które są no kompetentne, a nie że jakieś tam, nie wiem, Kasia z Poddwójki mi tam jakieś rady daje, tak? Tak więc. One, żeby wejść w ten stan recesji, to czasami tylko pół roku potrzebowały i wszystko się cofało i było super, tak? Więc jeżeli się człowiek przyłoży, no to powiem szczerze, że jest szansa duża, że w miarę szybko to gdzieś tam odejdzie, tak? Dobra, ja na przykład teraz
staram się właśnie, na przykład śniadania jest takie bardziej białkowo-tłuszczowe. Też dodaję tam węglowodanów, nie powiem, że nie, ale zauważyłam, że po prostu jakby dłużej jestem nasycona i nic w tym dziwnego, bo ja o tym od dawna wiedziałam, ale jakoś nie dochodziło to do mnie, tak? I na przykład, tak jak ostatnio mąż ugotował nam makaron pełnoziarniste, no i została się gdzieś, nie wiem, może taka garstka, no to ja co? Wcześniej to bym pewnie to zalała pesto i zjadła po prostu cały ten makaron, a teraz rozdzieliłam sobie na trzy małe, malutkie dosłownie porcje. Do tego dorzuciłam ser, warzywa, jakiś tam taki sosik sobie dorobiłam i naprawdę to mnie bardzo długo trzymało. A jedna z dziewczyn właśnie z tej grupy dała mi bardzo fajny pomysł, bo ja mówię, kurczę, no szkoda, że jajecznicy nie mogę jeść w pracy. A ona mówi, ale dlaczego nie możesz? Weź sobie, kup sałatę lodową, włóż sobie w tą sałatę lodową jajecznicę i, no i masz fajne śniadanie. I faktycznie to było przepyszne. Zrobiłam sobie dzień wcześniej jajecznicę z szynką i papryką i właśnie zawinęłam w ten liść sałaty i naprawdę to było przepyszne i też mnie długo trzymało, no bo wiadomo, jajko na to białko. No, dobra. Na razie takiego pitu-pitu gadu-gadu, powiedzmy, można powiedzieć, że zakończę. Za chwileczkę może pokażę, co moja teściowa kupiła Karolince w 50-15, dlatego że tam jest teraz bardzo, są duże przeceny. Co prawda te ceny początkowe to są lekko, może nawet i nie lekko, ale bardzo zawyżone moim zdaniem. Natomiast to, co już jakby ta finalna cena, czyli ta wyprzedażowa moim zdaniem jest jak najbardziej okej. I powiem szczerze, że te rzeczy z 50-15 no to są różnej jakości. Nie powiem, ale zawsze są lepsze niż w Pepco, powiedzmy. I no dobra, powiedzmy, no nie zawsze, no ale zazwyczaj są lepsze niż w Pepco i ten. I naprawdę w takich cenach pepkowych nawet w sumie można powiedzieć, że i tańszych. No, to zaraz sobie tutaj tylko rzęsy domaluję i kawusie dorobię. A! Jeszcze jedna sprawa. Będę dzisiaj malować paznokcie, bo byłam ostatnio na takim szkoleniu, to znaczy ja nie byłam szkolona, tylko ja użyczałam dłoni. No i dziewczyna mi zrobiła bardzo ładne paznokcie i po tamtym czasie jakoś stwierdziłam, że chyba znowu sama sobie spróbuję robić, bo mam wszystko, dosłownie wszystko, włącznie z frezarką, którą sobie niedawno kupiłam. Tak więc chyba będę sobie robić właśnie sama na razie paznokcie i zobaczymy, jak to mi po prostu wyjdzie, jak to będzie z czasem. Wczoraj wieczorem sobie ściągnęłam, dzisiaj rano będę je malować. Tak więc jakoś to pójdzie, myślę. I no mam nadzieję, że mi ładne wyjdą, tak? Bo ja się tam nasłuchałam, jak tam skórki odciągać, a jak to, a jak tamto, więc zobaczymy. Dobrze. I teraz tak. To są rzeczy wszystkie z 50-15 na promocji, minus 80% na wyprzedaż. I było od 99 zł była przesyłka gratis. I tutaj teściowa właśnie kupiła taką fajną bluzę na zamek, bo ja ostatnio teściowej mówiłam, że u nas jeżeli już kupować bluzę, to tylko na zamek, nie na żadne guziczki, napy i tak dalej, bo to po prostu się zapina i zapina, a to ciach i ten net Karolinka potrafi sama sobie to już rozpiąć, ściągnąć. I taka bluza, my mamy w rozmiarze 92, kosztowała 24 zł, ale cena przed 120, no to jakaś przesada, więc no te 80% to powiedzmy no takie na pół gwizdka, bo ja bym za tą bluzę tej jakości dała maksymalnie, myślę, 60 zł, czyli połowę tego, co oni tam napisali. Kolejna bluza, którą właśnie teściowa też, znaczy no wszystkie rzeczy teściowa kupiła, więc nie będę powtarzała, że teściowa kupiła. Jest taka bluza, to jest rozmiar 98 i ona też kosztowała 24 zł ze 120. Fajna kieszonki ma, tamta też miała chyba kieszonki, czy nie? Też ma kieszonki, też super. Bardzo się cieszę, bo zawsze teściowa miała taką tendencję do kupowania rzeczy takich bardzo, bardzo pstrokatych. No tutaj ten dodatek, no to jeszcze inaczej. I są jeszcze takie spodenki w koty, ale naprawdę takie kwiatuszki. I na przykład kupowała mi bluzkę. I na przykład kupowała Karolince bluzkę w kwiatki, do tego spodenki w kwiatki, taka cała w kwiatki. Ja ostatnio na taką zasadę, że wszystkie doły, które kupuję, to są gładkie. No chyba, że tam czasem jakieś jedno słoneczko, jeden kwiatuszek jest czy coś, no to okej. Ale nie kupuję już takich, że w kwiatuszki, w koniki czy coś tam, bo później mam właśnie bardzo duży problem, bo zazwyczaj bluzki mają jakiś wzór, czy to kropki, czy to kwadraciki, paseczki i tak dalej. Później mam naprawdę wielki problem, żeby to wszystko dopasować.
Dlatego kupuję wszystko, co jest cieliste. Wszystkie rzeczy, które są w kwiatki już teraz, to tak naprawdę są od mojej mamy, od mojej teściowej, czy od kogoś ogólnie z zewnątrz, jakieś ciocie, nie ciocie, babcie i tak dalej. No, tak więc taka jest moja zasada. Chociaż ostatnio kupiłam Karolince jakiś czas temu takie spodenki, ale ja wtedy pamiętam, bardzo potrzebowałam ciemnych spodenek dla Karolinki, ale one nawet ładne są, tak nawet właśnie czasami jak mam na przykład takie cieliste bluzeczki czy coś. Też nie mówię oczywiście, że wszystkie spodnie będę kupowała cieliste, no ale jednak staram się kupować cieliste. O, i od razu jeszcze pokażę właśnie, jakie ostatnio spodnie kupiłam w Pepco, bo byłam dość w szoku, że takie fajne spodnie są w Pepco. Ja akurat je wyprałam, bo to są świeżo zakupione. Takie spodnie, o, cyk, zwykłe, proste. I co mi się właśnie spodobało, to że one mają tutaj regulację, bo Karolinka ogólnie jest wysoka, ale szczupła, więc te niektóre już 92 na długość są już na nią krótkawe. Tak więc takie spodenki, no i powiem szczerze, że bardzo ładne. Tylko no wiadomo, trzeba je wyprasować, nie? Dobra, lecimy dalej tutaj. Tutaj mamy kolejną bluzeczkę i teraz tak, tamte bluzy były po 24 zł, bluzki były po 11, tak, po 11 z chyba 50 albo 60 zł. Też 92, bardzo ładna, tutaj z taką kieszonką, więc też super, naprawdę ja na początku jak otwierałam tą paczuszkę z 50-15, to tak mówię, Boże, co tym razem. No. Widzę, że w ogóle 50-15 ma jakiś motyw koci, a Karolinka bardzo lubi kota, ma takiego z frędzlami. I tutaj tak, taka czarna, ciemna bluzeczka właśnie też z kotem. I fajnie właśnie będzie nawet tam ta bluza różowa do tej bluzeczki pasować. I ona, ta bluzeczka też 11 zł. I teraz tak, tu są te właśnie bardziej pstrokate spodenki. I teściowa się pomyliła i kupiła je w dwóch sztukach. Szkoda, że się nie pomyliła z drugimi spodenkami. Tamte są takie, no, może nie tyle ładniejsze, ale są jednokolorowe. I to są takie właśnie, o, spodeneczki 92 i spodeneczki były po 12 zł. One to taki lampasik mają. Tak? Ale też bardzo ładne, spoko. I ostatnie spodenki, te też kosztowały 11 zł i szkoda, że te nie są w dwóch sztukach, bo te są super, bardzo fajna bawełna, za 12 zł, nie są grube, bo czasem są takie ocieplane z tyłu, mają kieszonki, właśnie w Karolince jest bardzo fajnie w tego typu spodenkach. W ogóle nie wiem, co na obiad. Miałam taki pomysł, żeby pojechać. Tutaj mamy taką chatę rybaka, jeszcze nigdy tam nie byliśmy, a naprawdę bardzo sobie chwalą i tak, no, myślałam, że może pojedziemy, ale u nas jest dzisiaj nie festyn, tylko jakieś takie dni, chyba ilość leci jakiegoś radia tutaj, takiego tutejszego, no i jest od 14 do 18, więc tak, jeżeli Karolinka nam stanie około 14, zanim my zjemy obiad tam, tak, no bo musimy tam pojechać, zamówić, poczekać na jedzenie, wrócić, no to boimy się, że już będzie na tyle późno, że tam już w sumie nic się nie będzie działo i chyba coś jednak w domu zjemy. Tylko jeszcze nie wiem co, może jakiś kurczak, coś na szybko. Będę musiała zrobić, jak ona będzie spała. A może mąż zrobi? Będę paznokcie robić? No, zobaczymy. Zobaczymy? Zobaczymy, pomyślimy. Dobra. Ja muszę się wziąć za rozmrażanie zupki dla Karolinki, bo ona przed drzemką je zupkę. A, w ogóle dzisiaj była taka noc, że naprawdę w szoku, bo zawsze jak Karolinka wychodzi z kąpieli, to ledwo idziemy do jej pokoiku i ona już, smoczek, ona woła momo zawsze. A tutaj w szoku nie woła, bo go nie widziała, ja go po prostu schowałam pod ubrankiem. I ona nie woła i zasnęła bez smoczka i spała całą noc bez smoczka, więc byłam w szoku. W nocy się tylko raz przebudziła i wołała: Mlesio, my teraz dajemy takie mleczko, te co zawsze, tylko dajemy jej tylko jedną miarkę na 180 ml, tak aby tylko wodę piła praktycznie, że... W sumie nawet raz próbowaliśmy jej dawać samą ciepłą, ale musi być ciepła woda, nie zimna. Mi też jakoś czasami przechodziło, więc to tak w kratkę, no. Tak więc byłam w szoku. Czasami jak takie rzeczy nas zaskakują, jakieś takie robi inne rzeczy, to zazwyczaj później chora była, więc mam nadzieję, że tutaj to jest tylko jakby etap rozwoju, a nie, że ona nam zaraz zacznie chorować. I dzisiaj do drzemki też jej nie damy smoczka, zobaczymy jak będzie jutro, jak pojutrze. Nie, jak będzie jutro. No, bo jutro już idzie do żłobka, więc zobaczymy. Druga sprawa to odpiluchowanie.
ale myślę, że to już w następnym filmie może coś wspomnę o odpieluchowaniu, jak już troszeczkę będziemy dalej. Ale ogólnie powiem tyle, że dostaliśmy zielone światło, zielone światło od pani już też w żłobku. I ja może właśnie jak już ją tak odpieluchujemy, chociaż w dzień całkowicie, bo na spacery jeszcze chodzi w pampersie, ale Karolinka nie ma jeszcze 2 latek, więc ja jej daję na spokojnie czas, ja się w ogóle tutaj nie spinam z tym odpieluchowaniem, dla mnie to tam, czy teraz, czy później, no wiadomo. Natomiast jest bardzo chętna, więc myślę, że jak już gdzieś tam ją odpieluchujemy, to może po prostu nagram jakiś taki osobny film o odpieluchowaniu, jak to po prostu u nas wyglądało. No, tak więc muszę teraz pomyśleć, co na obiad. Pranie ściągnę. Pewnie już mąż wróci i będziemy karmić Karolinkę. Czyli ona się sama już karmi. Karolinka, co to jest? Bańki? Jest przed 10:00. Ja mam insulinooporność i zaczęłam robić drożdżówki. Ale jutro, tak, dzisiaj teściowie już przyjechali. Jutro jadę do rodziców, więc porozdaję. A że mam takie jabłuszka domowej roboty, więc robimy takie właśnie drożdżóweczki z przepisu z Cookido, nadziewane właśnie takim farszem. Tatuś tankuje teraz. A. Powiedz A. B. C. D. E. F. G. H. I. Ja. J. Karolinka. J. No tatuś przerwał, tak? Teraz jestem w pracy, ale miałam właśnie wczoraj pokazać, ale mąż akurat wrócił, więc już nie miałam jak. Moje przeze mnie zrobione pazurki, więc zrobiłam sobie takie zwykłe, jasne, z naklejkami. Myślę, że spoko, zobaczymy ile wytrzymają. I chyba zacznę właśnie sama sobie robić pazurki. Ja już dzisiaj bez makijażu, już kilka dni później, jest 21:30, ja się zabieram za obiad na jutro. Już jutro piątek, tak więc koniec tygodnia. Ostatnio nie poszliśmy do tej chaty rybaka, tylko pojechaliśmy normalnie na cmentarz. Karolinka weszła po prostu w kałużę. Szłam z przodu z wózkiem i nagle tak się obracam i patrzę, a ona po prostu w kałuży, cała umorusana. Już mówię, dobra, jak już i tak już jest brudna, to już niech tam sobie się popluska w tej kałuży. No ale po chwili udało się negocjacjami jakoś dogadać i poszła. A co ona jeszcze ostatnio zrobiła, to po prostu hit. Chyba to mówiłam, a może nie mówiłam, ale tutaj wstawię filmik za chwileczkę, jak to wyglądało, bo tak siedzimy sobie z mężem w kuchni i tak nagle, co tak cicho. No i ja sobie tak nagle mówię, krem. No i pobiegłam, no i krem, tak. Karolinka była tutaj cała w kremie, tak więc teraz to pokażę. Karolinka, a co zrobiłaś? Jak ty wyglądasz, Karolinka? Coś za cicho było. Ale nie jedz kremiku. Nie jedz, kochanie, kremiczku. Nie jedz kremiku. Chodź, wytrzemy szybko. Chodź, z buźki chociaż weźmiemy. Czekaj. Tak, a na jutro nie będę robiła nic z jakiegoś nie wiadomo jak wymyślnego. Będzie szpinak z makaronem i tak, ja wiem, nie powinnam jeść tego typu makaronu. Ja go nie zjem dużo, tam może kilka takich dla smaku. U mnie będzie przeważał szpinak i kupiłam ostatnio, zaraz pokażę co kupiłam, bo aż się machnęłam. Ale kupiłam, proszę bardzo, buratę i będziemy jeść, no, kupiłam 2 buraty, tak, i będziemy właśnie jeść. Właśnie to sobie zjemy po prostu z buratą. Mam jeszcze w lodówce sałatę, czyli nie sałatę, kapustę, która się nazywa na gołąbki. Ja ją też używałam jako taką do zawijania do jajecznicy, natomiast wolę, bo ona w ogóle była napisana, że na gołąbki,
ale również się fajnie nadaje do wrapów i tak dalej. Natomiast ja wolę do tej jajecznicy chyba jednak sałatę lodową. I tak właśnie szukam, co bym mogła zrobić z tej sałaty. Sałaty, kapusty. I znalazłam na Kukido taki przepis na taką zupę właśnie z kapustą, z przecierem pomidorowym i z fasolką szparagową. Tam co prawda jest fasolka szparagowa zielona, ale myślę, że jeżeli dodam żółtej, to też się nic nie stanie, bo jeszcze troszeczkę mam. No, tak więc chyba na jutro będzie szpinak, a na pojutrze zrobię po prostu może właśnie taką zupkę. No, teściowie ostatnio wrócili i no, zaczęłam się trochę zajmować Karolinką. Już odeszła nam w końcu działka, bo nas to trochę męczyło. Jak ja wracam o godzinie 17 i jeszcze mam iść na działkę i później jak się z tej działki wraca, obrobić warzywa, owoce i tak dalej, no to jest naprawdę bardzo męczące. A w ogóle chciałabym też teraz powiedzieć o jednej takiej aplikacji. Na pewno już wiele osób o niej słyszało. Biedronka zrobiła aplikację swoją, tak? I jest tam coś takiego jak właśnie do szejkowania. Nawet może już raz tutaj o tym wspominałam w którym właśnie vlogu, ale naprawdę czasami można bardzo fajne oferty wyhaczyć i teraz pokażę, co dzisiaj na przykład kupiłam, bo ja już powoli zbieram jakby produkty na Karolinki urodziny, które będę robiła w domu. Później już nie będę musiała tego kupować w normalnych cenach, tylko już będę miała po tych właśnie promocyjnych. I tak, kupiłam takie pomidory, one normalnie są po ponad 6 zł, ja kupiłam po 4,50 zł. I też wyszejkowałam, akurat właśnie tak mi się aż chciało śmiać z tego, bo wczoraj mówię, kurczę, szampon mi się kończy i po tak północy, jak właśnie szliśmy spać, wyszejkowałam, że 2 plus, czyli no 1 plus 1, tak, czyli za 2 szampony, jeden szampon wyszedł tam 6,70, coś takiego, no bo za 2 szampony zapłaciłam jak za jeden, więc moim zdaniem bardzo fajna opcja. Ostatnio też na przykład dwa takie soki, zaraz pokażę może, bo o, a nie chcę ich tutaj może wyciągać, bo zaraz będzie łuk, szuk, nie? O, pokażę tak, te soki były po 2 zł wyszły, bo były też 1 plus 1. Kupiłam też już też te soki, one też są bardzo fajne. One są takie z miąższem jakby i ten, ale naprawdę są super i one wychodziły chyba po 3 zł z tego co pamiętam i też jakoś tak było, że chyba drugi 80% taniej. A na przykład często mi się pojawiają te Coca-Cola i mamy czasami właśnie w lodówce zapas, to znaczy zapas, czyli na przykład tak jak wyszykowałam 2 plus 2, a no to wychodziły po złoty 50 zł i wtedy właśnie mamy sobie w lodówce to. No a teraz jeszcze tak na szybko pokażę, jaka była ostatnio, no to jest do wyrzucenia, są te kartony i tutaj trochę syf, bo nie odkurzało się dawno, ale ostatnio była taka fajna promocja w Media Ekspercie, że druga rzecz za złotówkę. I teraz tak, ja ogólnie nie przypadam za tabletkami Finisha, ale tutaj tak patrzę, no chyba to jakaś może lepsza opcja. I tutaj wyszły, wiadomo, że w internecie często rzeczy są taniej, a w tych takich sklepach są drożej, ale summa summarum, tutaj wyszło 50 groszy za tabletkę, więc naprawdę super, super tanio, więc mówię, biorę. I to było na moje konto, a na męża konto wzięłam taką piankę i taki płyn do toalet i za te dwie rzeczy dałam 12 zł, więc myślę, że to naprawdę super opcja. Może ta promocja jeszcze jest, nie wiem, bo nie sprawdzałam. No i teraz tak, ja jestem osobą, która lubi oszczędzać, ale też czasami osoby, które oszczędzają, potrafią wejść w taki jakby to powiedzieć, w taki szał zakupowy, albo jest w promocji, no to kupuję. Ja się staram gdzieś tam właśnie kupować te rzeczy, które mi naprawdę są potrzebne, tak jak na przykład ostatnio tortelloni czy coś takiego, właśnie do sałatki na urodziny Karolinki kupiłam za 3 zł, też właśnie z tego szejkomatu całego. No, natomiast też nie można popaść w taką paranoję, tak, że po prostu, bo coś jest w promocji, to się to kupuje, czy nam jest to potrzebne, czy nie, i później się na przykład okaże, że, nie wiem, mamy 15, nie wiem, opakowań danej rzeczy, bo to też nie jest dobre. Ja na przykład tabletki do zmywarki kupiłam, bo nam się to przyda, a jeszcze zwłaszcza, że drugie opakowanie poza złotówkę wychodziło tak tanio, bo my ogólnie używamy tej takiej chemii niemieckiej, tego fery niemieckiego, Dreft to się bodajże nazywa, ale tak sobie popatrzyłam w internecie na Allegro, tam gdzie zawsze kupowaliśmy, to wychodzi 85 groszy za
tabletkę, tak więc myślę, że tutaj po 50 groszy wyszło, więc super opcja. Więc tak jak mówię, no trzeba troszeczkę jakiś mieć rozsądek, jeżeli chodzi o ta. A ja się teraz w ogóle zabieram w końcu za montowanie filmiku z wakacji, bo trochę mi to zleciało. Ostatnio jestem strasznie zmęczona, strasznie. To pewnie przez te upały. Ja jeszcze wracam w pociągu po pracy, tak? Bo rano to jeszcze kij, bo jeszcze nie jest tak ciepło, ale wracam pociągiem, który nie ma w ogóle klimatyzacji. To jest takie stare regio. Po prostu pot mi się leje po plecach. Wracam, to od razu biorę prysznic, obiad, ale jestem padnięta i później wiadomo, no wieczorem się coś nadrabia, jakiś obiad i się idzie po prostu spać i tak to właśnie wygląda, więc mam nadzieję, że do końca tygodnia złożę ten film i w końcu go dodam na kanał, tak więc mam tam trochę ujęć, mąż też zrobił trochę ujęć z drona, tak więc myślę, że coś tam fajnego będzie. A ja się będę żegnać. Mam nadzieję, że podobał się film i zapraszam do następnego. Cześć, pa!